kolejny polski akcent na MWC to Maxcom ze Śląska. Oni też mają coś ciekawego. Najciekawszą propozycją, jaką Maxcom tutaj wystawia, jest smartfon dla seniorów MS459 LTE. Nie jest to telefon o topowej specyfikacji, bo ma całkiem niewielki ekran, 4,5 cala QHD, podstawowe aparaty fotograficzne 8,2 mega i Android 7.0 ze specjalnym interfejsem przystosowanym, uproszczonym dla osób starszych. Jak widzicie, są też mechaniczne klawisze, bo seniorzy po prostu wolą takie, wygodniej im korzystać z czegoś namacalnego. No i do tego jest możliwość zdalnego zarządzania, o której myślę najlepiej opowie nam Rafał z Maxcoma. Więc jeżeli chodzi o funkcję zdalnego zarządzania, to jest coś, co najbardziej wyróżnia ten smartfon. Jak widzicie tutaj po lewej, jestem zalogowany na panel zdalnej kontroli, gdzie mam dostęp do smartfona praktycznie z zerosekundowym opóźnieniem. Podstawowe informacje. Widzę poziom baterii, widzę poziom pamięci. Mam dostęp do kontaktów. Mogę edytować, dodawać, usuwać kontakty. Mam dostęp do budzików. Mogę na przykład ustawić dla mojej babci lub mojego dziadka przypomnienie, kiedy musi wziąć leki, kiedy musi wyjść do lekarza albo kiedy ma sesję bingo. Przycisk pomocy. Telefon z tyłu jest wyposażony w przycisk pomocy, tak zwany przycisk SOS, który po naciśnięciu wysyła do nas swoją lokalizację. Może też dzwonić na 112 lub dzwonić także do zaufanych kontaktów. Bardzo ciekawa jest funkcja ustawienia, która pozwala na przykład zmienić jasność ekranu. Wyobraźmy sobie sytuację, w której dziadek lub babcia zmienili przypadkiem jasność ekranu na minimalną i dzwonią do nas, że nic nie widzą na ekranie. I my w tym momencie, jak to się często zdarza, musimy zareagować, przyjechać i manualnie to ustawić. Z tym panelem możemy to zrobić błyskawicznie, od razu. A powiedz mi, ten panel jest dostępny po prostu z internetu? Wystarczy nam dostęp do internetu? Czy musimy mieć jakąś aplikację od Maxcoma? To jest świetne pytanie. Panel jest dostępny z internetu. On się doskonale skaluje do każdej rozdzielczości. Możemy to zrobić ze swojego smartfona, możemy to zrobić ze swojego komputera, laptopa, tableta. I wyobraźmy sobie na przykład sytuację, że senior wyciszył swój telefon. Jesteśmy w stanie wtedy dojść do ustawień dźwięku i doprowadzić do takiego stanu, który odpowiada naszemu seniorowi. Czyli po prostu w tej chwili wasze babcie, dziadkowie nie muszą już się bać smartfona, bo jeżeli nie radzą sobie z klasycznym smartfonem, mogą po prostu skorzystać z tego rozwiązania, które oferuje praktycznie to samo, co normalny smartfon, ale jednocześnie daje dodatkowy poziom jakby bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o obsługę urządzenia. Tak, dodam jeszcze, że sam smartfon jest przetestowany przez ludzi starszych. Interfejs jest bardzo prosty, wszystkie podstawowe rzeczy są zawsze pod ręką. Unikaliśmy tutaj dużo swipe'a, przyciągania, gesty są proste, najczęściej jest to proste naciśnięcie, aby senior przypadkiem czegoś nie zepsuł. No ja tylko tak dla pewności dodam, bo pewnie zauważycie, że menu jest po angielsku, ale to dlatego, że jesteśmy na targach międzynarodowych. Menu oczywiście jest w języku polskim, tak jak tu widzimy po tej stronie w panelu zarządzania. Absolutnie się zgadzam. A powiedz mi, ile taki telefon kosztuje? Telefon można w tym momencie dostać m.in. w Play, w T-Mobile oraz w marketach typu MediaMarkt i jest on po cenie detalicznej 699 zł. No to nieźle. Bardzo Ci dziękuję za informację i lecimy dalej. A to kolejna ciekawostka. Maxcom Classic MK241. Jak widzicie, feature phone, ale z LTE. Urządzenie korzysta z systemu KaiOS i mamy tutaj dostęp do w zasadzie większości aplikacji, które znamy. Jest i Google Assistant, jest YouTube, są mapy, jest Facebook, jak widzicie. No i oczywiście kolejne rzeczy sobie można pobrać z KaiOS Shop. No i co najważniejsze, ten prosty telefonik z klawiaturką o niewielkich wymiarach i klasycznej budowie ma też funkcję hotspotu LTE, czyli możemy sobie zrobić z niego router, na co dzień korzystać z mojego prostego urządzenia, a w razie potrzeby mamy dostęp do internetu w LTE, kiedy przełączymy go na funkcję routera. No i jeszcze szybciutki rzut oka na specyfikację. Tak to wygląda, jak widzicie, feature phone, a jednak taki trochę smartfon. Ciekawe, nie?
No i oczywiście na MWC możemy zobaczyć całą gamę znanych już wcześniej urządzeń Maxcoma. Proste, a ciekawe, prawda? No to lecimy dalej, żegnamy drugą z polskich firm prezentujących telefony na MWC i do zobaczenia w kolejnym filmie.